gdzie mają skierować, a znają osoby, które tu pracują. W związku z czym kiedyś dostałam skierowanie bardzo oficjalnie napisane na bardzo oficjalnym druku z wszystkimi oficjalnymi pieczęciami, koniecznymi pieczątkami, gdzie było napisane Marito ratuj. Także jest to oczywiście bardzo sympatyczne, że się taki lekarz nie zniechęca, tylko chce pomóc człowiekowi, któremu trzeba pomóc i nieważna jest nazwa, no trudno, rodzic jeszcze raz, czy pacjent przejdzie i to dobre skierowanie przyniesie, ale no, trzeba pomóc człowiekowi, trzeba pomóc pacjentowi. To jest najważniejsze. Dla nas jest to zawsze najważniejsze. I to możemy zachować jako motto naszej rozmowy. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za rozmowę, za przybliżenie naszym widzom, nie powiem dziennego centrum aktywności, tylko powiem ośrodka. Stowarzyszenia. Dlatego, że myślę, że ciągle za mało osób wie tak naprawdę, co tu się dzieje, jak można pomóc, no choćby przekazać ten 1% podatku. Pani mówiła, że odzew był duży. Ale pewnie zawsze mogły być większe. Tak, oczywiście, to są dla nas bardzo cenne pieniądze, bo to jest tak, nawet jeżeli na przykład pracujemy z dzieckiem autystycznym, mamy narzucone ilość godzin, którą możemy dać terapii. Nawet jeżeli my gdzieś tam w środku czujemy, że temu dziecku moglibyśmy dać tej terapii więcej, z różnych względów nie są w stanie w to włączyć się rodzice, poza tym nie zawsze rodzice są dobrymi terapeutami. Często jest tak, że obca, ja nie chcę tutaj mówić o tym, że są złymi, w sensie, że nie są w stanie się nauczyć. Tylko no to dlatego, jest nawet kwestia litości. Dziecko nie chce, dziecko oczywiście płacze i no to nie będę reaguje, go krzywdzić. Inaczej reaguje na obcą osobę, inaczej reaguje na najbliższą osobę, prawda? Wymusza różne rzeczy przy mamie, tacie, czego nie zrobi przy terapeucie. I wtedy no, my nie mamy na to pieniędzy, bo Narodowy Fundusz płaci za tyle, koniec, kropka. Czy mamy możliwości jakichś tam innych środków, ale to też te możliwości się kończą. I jeżeli mamy takie dodatkowe pieniądze, to zawsze można je przeznaczyć na jeszcze inne formy rehabilitacji. Prowadzimy na przykład formy rehabilitacji, my to nazywamy grupy z mamami, bo najczęściej przychodzą mamy, nie tatusiowie. Ale kiedy... Nie wiedzieć czemu, tak. Na pewno i przez te sytuacje, że to u nas się tak utarło, że to tatusiowie zarabiają im pieniądze, ale to jest chyba nie tylko. Tatusiowie tego nie zawsze wytrzymują. Ja pamiętam, tu prowadzono wiele lat temu grupę tak zwaną z mamami, kiedy zaczął przychodzić tata. I po 3 razach powiedział, proszę Pani, jestem tak zmęczony po tych zajęciach, że sobie nie zdawałem sprawy. Oni sobie po prostu nie zdają sprawy, to jest ciężka praca. Bo to jest tak naprawdę słaba płeć. Mężczyźni. To jest słaba płeć. Myślę, że tu też chodzi o emocje, o psychikę, o odpowiedzialność. Także tak, to jest taka grupa z mamami i raptem się okazuje, że nie ma tego jak rozliczyć, no bo właśnie są jakieś dodatkowe rzeczy wymagane i wtedy, kiedy my mamy taki pieniądz, to my możemy te zajęcia rozliczyć, bo my na te zajęcia mamy pieniądze, prawda? I, no tak. I to jest bardzo ważne, że możemy to zrobić. Ja jeszcze bym chciała o jednej rzeczy powiedzieć, mogę? Oczywiście, że tak. Bo skupiliśmy się na działaniach na ulicy Dąbrowskiego. A mamy jeszcze siedliska na przykład. A mamy jeszcze siedliska, w których dzieje się dużo świetnych rzeczy. To też jest fantastyczna współpraca z gminą, ponieważ to gmina we gminy umożliwiła nam, po wcześniejszej dzierżawie, umożliwiła nam zakup za 1% wartości budynku. Budynek to jest poniemiecka szkoła z pomieszczeniami gospodarczymi, mieszcząca się w sadzie. Ładnie położona, trawa dookoła. Ślicznie to wygląda. Pięknie położona i świetnie. Co mamy z tym zrobić? Nie, no tak, dokładnie. Pani normalnie odbierze, to się. No. A słucham? A, już się oczywiście wyłączyli. Teraz chwileczkę, sekundkę. To
kasa. O, jedziemy dalej. Siedliska pięknie położone, faktycznie bajkowa kraina, jak tam się jedzie. I tam mamy warsztaty terapii zajęciowej, gdzie od 2000 roku prowadzona terapia skutkuje już tym, że te warsztaty to jest za mało dla tych osób upośledzonych, bo dlaczego one mają robić rzeczy, które są pięknymi rzeczami, które tak naprawdę mają zrobić i powinniśmy je wyrzucić, bo nie mamy możliwości sprzedaży tych rzeczy, bo znowu jest to brak przepisów prawnych, które by nam to umożliwiały. I w nas, osobach pracujących tam, zrodził się bunt. No nie, my nie chcemy tego wyrzucać, bo to jest bzdura. To są pięknie wykonane rzeczy, z ogromną starannością, które ludzie chętnie kupią. Nie tylko dlatego kupią, że to są to osoby, że są to rzeczy wykonane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. I próbujemy tutaj razem z sołectwami gminy w gminy, próbujemy na bazie tak zwanej ekonomii społecznej utworzyć program, w której udało nam by się stworzyć, to jest takie marzenie, które zdradzam, stworzyć taką wioskę mazurską, w której mogłyby pracować zarówno osoby pełnosprawne, jak i osoby w różny sposób niepełnosprawne, w tym oczywiście niepełnosprawne intelektualnie, gdzie mogłyby robić rzeczy, które są blisko takich ludowych wykonań, różnymi bardzo technikami, czy wykonane w drzewie, czy wyhaftowane, czy zrobione z tkaniny, czy namalowane na jedwabiu, czy robione tymi nowymi metodami dekupaż w tej chwili, którymi my się bawimy bardzo i wychodzą nam naprawdę ładne rzeczy, ale także pokazanie rzeczy, które robią tutaj osoby żyjące na naszych terenach, o których my prawie nie wiemy. Piękne koronki wykonane przez z wydmińskiej gminy Koronczarkę. No tak. Przepyszne sery, które robione są w gminie. Więc my chcemy jakby pokazać to Polsce. Mamy piękny kraj, tak jak pan powiedział na początku, taki zapierający dech. Mamy piękny region. Piękne nie tylko w lato, kiedy są żaglówki, ale teraz, kiedy to zaczęło przybierać różne barwy, naprawdę możemy pokazać mnóstwo świetnych rzeczy, przyciągnąć tutaj ludzi jeszcze do czegoś innego i takie mamy marzenie. Bardzo ambitne. Dlatego, że nie skupiające się tylko na osobach niepełnosprawnych, choć niewątpliwie dla nich praca w takiej wiosce też byłaby na pewno bardzo... Nie wiem, jakiego słowa użyć, ale mam na myśli, praca byłoby to bardzo przyjemne i dowartościowujące. O tak to ujmę. Nie wiedział pan, jakiego słowa użyć, właśnie, bo pan pomyślał o osobach upośledzonych. Tak. Samo jak dla każdego z nas. Praca ma wartość. Dowartościowuje nas, pozwala nam się zrealizować, rozwija nas. Przecież osoba z upośledzeniem umysłowym jest człowiekiem, w związku z czym wszystkie emocje, które towarzyszą nam, towarzyszą im. Osoby niepełnosprawne intelektualnie cieszą się, że mogą wykonać. Takie zdanie, które usłyszałam z ust osoby niepełnosprawnej intelektualnie, jest dla mnie fantastyczne, ale jest takim dla mnie mottem. Jeżeli mam pracę, to mam po co rano wstać. To jest prawda. Ja kocham spać. Gdybym nie miała pracy, pewnie bym spała. Ale wiem, po co mam stać. I to jest fantastyczne. Osoby niepełnosprawne się cieszą, tak jak każdy, że wykonałem jakiś produkt i ktoś go kupił, że on się komuś podoba. My gramy na tych samych emocjach, na emocjach ludzkich. No tak, a to nieładnie. Nie, żartuję oczywiście, w tym wypadku to bardzo ładnie. Także chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za opowieść o ośrodkach. Mhm. I o stowarzyszeniu. I mamy nadzieję, że uda nam się kiedyś nagrać koncert orkiestry, może jakąś wystawę malarską. Okej, możemy się umówić, że będę Państwa o tym informowała, bo stale coś robimy. Szykujemy już kolejne koncerty, także szykujemy także, może nie wystawę, my szykujemy już produkty do sprzedawania w naszej wiosce mazurskiej, ponieważ
właśnie mamy fundację. Fundacja już może takie rzeczy robić. I szykujemy produkty, bo uważamy, że naprawdę to warto pokazać, co my potrafimy zrobić. Jasne. Dziękujemy raz jeszcze w takim razie i do zobaczenia na najbliższej imprezie. Dziękuję bardzo.